Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnym odcinku, którym pokażemy pracę przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w Legionowie. Ostatnio rozmawialiśmy o wodzie, o tej sferze wodociągowej. Dzisiaj poruszymy kwestię tematów związaną z kanalizacją. Z nami jest pan Andrzej Kwieciński. Dzień dobry, witam. Panie Andrzeju, porozmawiamy sobie za chwilkę na temat kanalizacji, a przede wszystkim będziemy chcieli przestrzec naszych widzów przed tym, co wrzucają do sedesu. Pan ma wieloletnie doświadczenie jako osoba, która miała związek z systemem kanalizacji. Czy może pan powiedzieć, czy wskazać, co najdziwniejszego znalazło się w owym systemie? Czy jest taka rzecz? Najdziwniejszego, może nie jest to zaskakujące, ale właśnie kiedyś pracując w pogotowiu kanalizacyjnym, ciekawe zawsze było udrażnianie kanalizacji gdzieś w pobliżu przedszkola, tak? No, wypływały różne różniste zabawki, kaczuszki, samochodziki i tym podobne rzeczy. No ale oczywiście jest to zrozumiałe, no bo wiadomo, dzieci, tak? Przechodząc właśnie do częstych czynności, takich nawyków mieszkańców nie tylko w Legionowie, ale również w całej Polsce, ja przygotowałem zestaw takich tutaj odpowiednich przedmiotów. Co najczęściej było powodem zapchania się rur kanalizacyjnych? No, widzę, że przygotował pan tutaj patyczki do czyszczenia uszu. Jest to poważna broń, jeśli chodzi o skuteczne zapchanie systemu kanalizacyjnego, jak również papier, ręczniki papierowe. No, o chusteczkach wszelkiego rodzaju już nie będę wspominał. Oczywiście te rzeczy w życiu nie powinny się znaleźć w naszym kibelku. No i oczywiście waciki również, czyli wszelkie takie materiały, które towarzyszą nam w życiu codziennej higieny, powinny raczej lądować w koszu, a nie... A z czego to może wynikać, że wrzucamy te przedmioty związane z taką codzienną higieną? Z braku świadomości, braku edukacji w tym zakresie? Wie pan co, ja i tak się cieszę, bo ta właśnie świadomość ekologiczna u nas idzie to wszystko do przodu, także jest tutaj można powiedzieć poważny progres, jeśli chodzi o tą świadomość. No ale niestety jest to jeszcze mało. No i oczywiście takie rutynowe właśnie zachowania, spieszymy się, nie myślimy, ale musimy wiedzieć właśnie, że to co trafia tutaj, jak no tu są pompy głębinowe, prawda, czyli bierzemy tą wodę spod ziemi i jeśli doprowadzimy do zapchania, kanalizacja, nastąpi jakaś awaria, nastąpi jakiś przeciek tych ścieków do wód powierzchniowych, później podziemnych i głębiej, i to wszystko dostajemy z powrotem. Także to trzeba sobie uświadomić, że nie ma nic za darmo. To co dostaniemy, musimy oddać, żeby z powrotem to pozyskać. Tutaj mówimy o akcesoriach higienicznych. Bardzo często w internecie możemy przeczytać, że mieszkańcy w całej Polsce, to jest jakby bardziej globalny problem, nie wiedzą do końca, co mają zrobić na przykład z tłuszczem po smażeniu pewnych potraw. Również tak. Sedes to nie jest najlepsze miejsce. No, oczywiście, że nie. Oczywiście ani sedes, ani też
zlewo zmywak. No, raczej trzeba się starać, żeby ten tłuszcz odlewać. Można odlewać, jeśli to są niewielkie ilości, odlewać i po prostu wrzucać je do pojemnika ze śmieciami zmieszanymi. Natomiast jeśli uzbieramy już tego tłuszczu, nazbiera nam się to taką większą ilość, zawsze można oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na temat tych punktów można pozyskać informacje w każdym urzędzie gminy, urzędzie miasta. Takie punkty są. I te punkty są dedykowane czy wyspecjalizowane w odbiorze tych tłuszczów, które są absolutnie niepożądane w sieci kanalizacyjnej. Tak, dokładnie. Czy jako pracownik pogotowia kanalizacyjnego często wiele razy właśnie nie zdajemy sobie sprawy, co taki tłuszcz potrafi narobić w takiej przysłowiowej rurze. On się czepia ścianek, scala się, tworzy takie bryły, kożuchy, także to naprawdę powiem tak, żeby usunąć ten tłuszcz, żeby udrożnić tą kanalizację zapchaną tłuszczem, taki operator musi poświęcić wiele, wiele czasu. Także jest to, te udrażnianie jest naprawdę, naprawdę trudne. A co z resztkami pokarmu? Śmieci bio, absolutnie, tego też unikajmy, wyrzucania resztek jakichś obiadów, czy resztek w ogóle, resztek jedzenia do kanalizacji. Powiem dlaczego. Dlatego, że jest to świetna pożywka dla szczurów. Trzeba tutaj też wspomnieć o takich rzeczach pochodzenia medycznego. Ja już pomijam, oczywiście lekarstw też nie wrzucamy do sedesu, nie wrzucamy pustych pojemników czy pustych właśnie tych plastikowych opakowań. Igły. Bardzo często widziałem igły, które trafiają właśnie do kanalizacji. A trzeba tutaj powiedzieć, że w przypadku jakichkolwiek prac na sieci kanalizacyjnej, jeśli taki operator ukuje się taką igłą, to skutki mogą być naprawdę, nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale może to mieć poważne skutki i skończyć się długotrwałym leczeniem w przypadku jakiegoś zakażenia. Może jeszcze nawiążę troszeczkę do tych tłuszczy, bo to jest taki temat troszeczkę powiem, mało znany i raczej rzadko stosowany, jeśli chodzi o separację tłuszczów od pozostałych ścieków. Są takie urządzenia, które nazywają się separatorem tłuszczu. Prawda? I w takie to urządzenia wyposażone są wszelkie placówki gastronomiczne, restauracja, bary, czy też stacje benzynowe, czy myjnie, bo tam też mamy tłuszcze, chociażby pochodzenia ropopochodne po prostu. I takie separatory istnieją i takie separatory są stosowane. Są przepisy o ochronie środowiska, które dokładnie to regulują. No, można powiedzieć, jest mnóstwo przepisów ustaw, począwszy właśnie od przepisów o ochronie środowiska do prawa budowlanego. No i mówiąc krótko, taka restauracja nie ma prawa powstać bez posiadania separatora. Przepompownia ścieków sanitarnych centralna, to tutaj trafiają ścieki z całego Legionowa i okolic i następnie transportowane są do oczyszczalni ścieków w Czajka. Czy dobrze zapamiętałem? Tak, oczywiście. Andrzeju, opowiedz, co to jest za obiekt, co tutaj się znajduje? Jest to nasz najbardziej strategiczny obiekt z pompowni ścieków. Sama pompownia posiada 3 pompy ściekowe, a także komorę rezerwową, w której znajduje się 4. pompa
rezerwowa. Tak jak wspomniałeś, ścieki transportowane są od razu do oczyszczalni Czajka. Jako do systemu niezawodności w tej pompowni zaliczamy również agregat prądotwórczy, a także rozdrabniarkę, która rozdrabnia tak zwane skratki, czyli chusteczki nawilżone, higieniczne, które się nie rozpuszczają, a także no, inne nieczystości, które nie ulegają degradacji w ściekach. Za naszymi plecami, dokładnie w tym miejscu, znajduje się serce przepompowni. Czy mógłbyś, Andrzeju, opowiedzieć, co tam się znajduje? Rozumiem, że to jest najważniejsze miejsce tego obiektu. W tej komorze znajduje się rozdrabniarka, pompy i także cały ciąg technologiczny pompowni. Do czego służą te rozdrabniarki? Rozdrabniarki, tak jak sama nazwa, do rozdrabniania. Rozdrabnia elementy stałe, które znajdują się w ściekach, a ich tak naprawdę nie powinno być. Czyli to są te chusteczki i te wszystkie przedmioty patyczki, niepożądane. Tak. Niepożądane w ściekach. Dzięki temu nasze pompy mogą lepiej pracować i się nie zapychają tymi elementami. Czyli gdyby ich nie było, to przepompownie miałyby jeszcze ciężej. Tak jest. No, dział eksploatacji miałby dużo więcej pracy. Znajdujemy się w centrum miasta. Wokół są bloki. Czy ta przepompownia wiąże się z jakąś uciążliwością dla okolicznych mieszkańców? Przedsiębiorstwo nakłada duży nacisk na zapach wokół pompowni. Dlatego w pompowni centralnej posiadamy 4 filtry węglowe, które oczyszczają powietrze z komory tak, aby wydobywało się już bezwonne powietrze i żeby nie było żadnej uciążliwości dla mieszkańców mieszkających obok tej pompowni. Te opinie, które często możemy przeczytać choćby w internecie, że mieszkanie wokół takich obiektów wiąże się z dość nieprzyjemnymi zapachami, możemy dzisiaj uznać za mit. Dzięki technologii, jaką wprowadziliśmy kilkanaście lat temu, a także w mniejszych pompowniach ją nadal wdrażamy, przykre zapachy przy przepompowniach to już mit. Podczas akcji edukacyjnych, kiedy dzieci odwiedzają SUF Jagiellońska z szkół w Legionowie i nie tylko, tłumaczymy, że sedes to nie jest kosz na śmieci. Drodzy widzowie, apelujemy również do Was, abyście nie wyrzucali niepotrzebnych przedmiotów do kanalizacji, bo jak słyszycie, może powodować to bardzo duże problemy.